Dzień dobry. Będziemy budowali Państwa dom. Chcieliśmy przekazać Państwu trochę informacji na temat budowy domu. Jak budowa się rozpoczyna, jak budowa trwa, jak trwa stan surowy, prace deweloperskie i pozostałe prace. W chwili, kiedy podpiszemy umowę, często załatwiamy pozwolenie na budowę. Jeżeli pozwolenie na budowę jest już prawomocne, możemy rozpocząć budowę. Wtedy organizujemy spotkanie na placu budowy z kierownikiem i osobami zainteresowanymi w celu uszczegółowienia wszystkich spraw związanych z rozpoczęciem budowy. Jestem opiekunem budowy. Pierwszy kontakt mają Państwo ze mną na początku, gdy panowie, moi koledzy Karol i Kuba rozpoczynają budowę, dzwonią do Państwa, zadają różne pytania i wtedy wchodzę ja. Zawsze, czy to mailowo, czy to telefonicznie, odzywam się do Państwa, żeby mieli Państwo kontakt w razie jakichś pytań, wątpliwości czy reklamacji, tak? Bo im szybciej zostanie to wyjaśnione, tym będziemy mogli bez problemów dalej kontynuować budowę. Każdym nowym klientem kontaktujemy się przed rozpoczęciem budowy, no i zadajemy im kilka pytań dotyczących rozpoczęcia, które nam ułatwiają po prostu pracę. Pytamy się po pierwsze, czy mamy projekt i czy jest pozwolenie na budowę już prawomocne. Jeśli tak, no to dopytujemy się o wodę i o prąd, czy są dostępne na działce, ponieważ bez tego no, raczej niemożliwe jest prowadzenie żadnych prac. Wszystkie media, woda, prąd możemy my we własnym zakresie zorganizować. Potrzebujemy na to 2-3 tygodnie wcześniej czasu. Woda najczęściej jest organizowana poprzez wywiercenie studni, ewentualnie jest woda miejska. W sytuacjach awaryjnych można też postawić beczkowóz z wodą. Natomiast prąd, oczywiście najlepszą opcją jest właściwy prąd, który uda się zdobyć, czyli tak zwaną erbetkę do celów budowlanych. W awaryjnych sytuacjach stosujemy agregat prądotwórczy, ewentualnie czasami też korzystamy z uprzejmości sąsiada i prąd jest pożyczany od sąsiada. Pytamy też o lokalizację działki, czy jest do niej swobodny dostęp, jaki jest tam dojazd, czy są kręte uliczki, czy jest po prostu gdzieś to w otwartej przestrzeni, ponieważ to ułatwia nam pracę jako logistyką w dostarczaniu materiałów. Ważne, żeby to była droga utwardzona. Jeżeli nie ma takiej drogi, to trzeba wykonać taki dojazd. Wcześniej należy położyć odpowiednie płyty lub też utwardzić drogę. Budowę rozpoczynamy od zdjęcia humusu z terenu działki. Czasami jest to 20 cm, czasami 40, a czasami bywa, że i 70 cm trzeba zdjąć ziemi urodzajnej. Tą ziemię składujemy na terenie działki. Po zdjęciu humusu geodeta wyznacza osie budynku i murarze wykonują wykopy oraz ławy fundamentowe. Wykopy i fundamenty są to prace, które trwają około tygodnia. Wygląda to w ten sposób, iż w ciągu 2-3 dni wykonujemy wykop liniowy pod fundament. Bardzo ważną sprawą jest ocena dna wykopu tego fundamentu, z jakim mamy do czynienia gruntu. Oczywiście to ocenia kierownik budowy. Jak grunt jest ok, to zbroimy ławy fundamentowe i na koniec tygodnia betonujemy pierwszy etap ławy fundamentowe. Następnie etap po etapie wykonywane są dalsze prace stanu surowego, czyli ściany fundamentowe, chude posadzki z zasypką piaskową, ściany parteru, strop, ściany piętra, więźba dachowa. Po więźbie dachowej ponownie wracają murarze na ścianki działowe i kominy. W ten sposób dom jest przygotowany do wykonania prac dekarskich, dachu konkretnie. Jednym z takich ważniejszych wyborów jest oczywiście ustalenie rodzaju dachu. Tutaj kontaktuje się z Państwem osoba z wieloletnim doświadczeniem przy wyborze dachu i przedstawia różne możliwości. My oczywiście sami będziemy się z Państwem kontaktowali. Zazwyczaj jest to na etapie ścian, parteru lub stropu. Jest to czas wystarczający na to, żeby potwierdzić dokładny rodzaj dachu.
Po wykonaniu ścianek działowych i kominów wykonujemy dach. Dach trwa średnio 3 tygodnie. Wtedy możemy powiedzieć, że mamy kompletny stan surowy z dachem. Trzeba dodać, że kierownik nie jest cały czas na budowie, bo nie może być cały czas na budowie. Przykładowo w chwili, kiedy ściany parteru trwają 2 tygodnie, nie byłoby sensu, żeby przebywał cały czas na budowie. Natomiast w miarę potrzeb, jeśli zachodzi potrzeba, to zawsze można umówić się z kierownikiem na indywidualne spotkanie. W trakcie trwania stanu surowego jest zgromadzonych bardzo dużo materiałów. Począwszy od stali, desek, betonu, cegieł, papy, lepiku. W związku z tym tworzy się troszeczkę nieład na budowie, taki nieład artystyczny. Natomiast macie Państwo zagwarantowane u nas, że po każdym etapie, w tym przypadku po wykonaniu stanu surowego, cała budowa jest do czysta sprzątana. Przy pracach deweloperskich jest dość dużo logistyki. Tu opiekun budowy będzie kontaktował się z Państwem, umawiając kolejne etapy prac. Etap deweloperski jest bardziej intensywny. Ja do Państwa częściej zgłaszam się i telefonuję. Tak samo Państwo mają więcej pytań, chcieliby się dowiedzieć, kiedy wchodzą dane ekipy, w jaki sposób się to będzie odbywało. Pytają się Państwo o różne wyceny związane z instalacjami elektrycznymi czy hydraulicznymi. Wszystkie prace deweloperskie ustalacie Państwo indywidualnie z danym majstrem z budowy. Czy to będzie elektryka, hydraulika, płyty kartonowo-gipsowe czy elewacje. Przed rozpoczęciem te prace są szczegółowo omawiane. W przypadku na przykład elektryki są ustalane dokładne miejsca punktów i rodzaje tych punktów, czyli punkty elektryczne zwykłe, punkty antenowe, punkty komputerowe, ewentualnie alarmy. Prace deweloperskie możemy wykonać w różnych kolejnościach. Czasami rozpoczynamy te prace od hydrauliki, posadzki, wylewamy elektryka, tynki, a czasami zmieniamy kolejność. Czasami jest to wcześniej elektryka, tynki, hydraulika i dopiero posadzki. Może powiem w tej kolejności, która jest najczęściej spotykana, czyli jest wykonana hydraulika, instalacje ciepłej, zimnej wody, centralnego ogrzewania, ogrzewanie podłogowe. Następnie jest wylewana szlichta cementowa. Po tym etapie wykonujemy instalację elektryczną, wykonujemy tynki, po tynkach ocieplenie dachu i płyty kartonowo-gipsowe. Prace tynkarskie trwają zazwyczaj 2 tygodnie. 90% tynków wykonujemy jako tynki gipsowe z agregatu. Są to bardzo dobre tynki, posiadające wiele zalet. Natomiast w łazienkach czasami stosujemy tynki cementowe. Okna można praktycznie wstawić w dowolnym momencie, natomiast niestety bramę garażową możemy wstawić dopiero po wytynkowaniu w środku garażu. Natomiast zalecamy, żeby drzwi zewnętrzne były zamontowane możliwie najpóźniej, najlepiej tuż przed wykonaniem tynku zewnętrznego, tak żeby nie uległy uszkodzeniu. Elewacje możemy wykonywać w dowolnym momencie podczas trwania prac deweloperskich, przy czym wykonujemy elewacje w dwóch etapach. Pierwszy etap na tak zwane szaro, w związku z tym, że elewacja jest naciągana klejem i siatką, ma taki szary wygląd, nazywamy to elewację na szaro. I ta elewacja jest pozostawiona dość długo, do skończenia prac deweloperskich. Często nawet już trwają prace pod klucz i dopiero wtedy, jak już bywa, że teren jest uprzątnięty na działce, wykonujemy ostatni etap elewacji, czyli tynk zewnętrzny. Przy pracach deweloperskich sprzątamy budowę po każdym etapie, czyli po tynkach, po elewacji, po płytach kartonowo-gipsowych. Po każdym etapie budowa jest sprzątana do czysta. Cały zbędny materiał jest wrzucany do kontenerów gruzowych, których w trakcie trwania budowy jest kilkanaście.
prace pod klucz i prace zagospodarowania terenu to są dość skomplikowane prace i wymagają bardzo indywidualnej wyceny. Tą wycenę najlepiej uzyskać zaraz po podpisaniu umowy na stan deweloperski, z tego względu, iż ta wycena zajmuje dość dużo czasu, wymaga wielu ustaleń. Jak te wszystkie ustalenia są dokonane, wtedy rozszerzamy umowę aneksem o zakres tych prac. Jeżeli jest ta oferta przygotowana, to rozpoczynamy te prace pod klucz. Glazury, tarakoty, łazienki, podłogi, malowanie. Można powiedzieć, że jeszcze do kompletu budowy brakuje zagospodarowania terenu, czyli kostki, podjazdy, tarasy, ogrodzenia, no i samo wykonanie ogrodu. Te wszystkie prace możemy oczywiście dla Państwa wykonać. Ostatnim etapem w budowie Państwa domu jest etap prac pod klucz. Wtedy Państwo są umówieni, skontaktowani z jedną ekipą, która będzie u Państwa od A do Z wykonywała wszystkie prace pod klucz. Z nimi Państwo się kontaktują. Oczywiście, gdyby Państwo mieli jakieś pytania, to zawsze można też dzwonić do biura, bo to nie jest tak, że jak już tam ta ekipa się Państwem zajmuje, to my nie odpowiadamy, nie pomagamy. Pomagamy, proszę dzwonić, zawsze służymy pomocą. Przy budowie domu są trzy duże procedury. Jedna to pozwolenie na budowę, druga to przyłącza, trzecia procedura to odbiór budynku. Najtrudniejszą, najbardziej skomplikowaną procedurą są przyłącza budowlane. Można rozpocząć te procedury dopiero niestety od chwili uzyskania pozwolenia na budowę i to jest optymalny moment, żeby już się tymi przyłączami zająć ze względu na długi okres załatwiania tych wszelkich formalności w tych urzędach. Materiały nas zamawiają majstrowie bezpośrednio z budowy, ponieważ oni po prostu wiedzą, czego na danym etapie potrzebują, no i po prostu zgłaszają nam, co jest im potrzebne. Budowa jest zorganizowana etapami i tymi etapami również kierownik budowy odbiera poszczególne prace. Przykładowo są wykonane ławy fundamentowe, kierownik odbiera zbrojenie ław fundamentowych. Płatności również w ten sposób wyglądają etap po etapie. Jest wykonywany na przykład etap ścian parteru. Jest odbierany ten etap przez kierownika oraz państwa lub państwa przedstawiciela. I wtedy wystawiamy fakturę. Budowa domu jest nierozłącznie związana z pogodą i jest zależna od pogody. Dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę, te prace szybko, sprawnie posuwają się do przodu. Natomiast w chwili, kiedy są deszcze, ujemne temperatury, ta pogoda bardzo komplikuje wykonywanie prac i wpływa na wydłużenie całej budowy. Zdarzyło się, że ciągłe deszcze padały nawet około 8 tygodni, co nie jest bez znaczenia na całokształt budowy. Najlepszym wariantem rozpoczęcia budowy jest oczywiście wiosna. Wtedy mamy do dyspozycji cały sezon, 7-8 miesięcy i w tym czasie jesteśmy w stanie zbudować stan surowy, prace deweloperskie i prace pod klucz. Natomiast często bywa tak, że budowę rozpoczynamy później, w maju, czerwcu, czy lipcu, czy sierpniu. W związku z tym wtedy wykonujemy tylko stan surowy, ponieważ na przeszkodzie wykonania pracy deweloperskich stoi zima. W takim przypadku prace deweloperskie rozpoczynamy w kolejnym roku od wiosny. Można powiedzieć, że zaletą tego wariantu jest to, że wtedy mamy w kolejnym roku pełen sezon na wykonanie prac deweloperskich i prac pod klucz. Tak wygląda proces budowy. Przedstawiliśmy Państwu pokrótce poszczególne etapy. Jeżeli mielibyście Państwo pytania, wątpliwości odnośnie budowy, zachęcamy do kontaktu z nami, telefonicznego lub mailowego. Dziękujemy.